że już go nie będziemy robić, taki ten zabytek, tak jak mówiłam, najstarszy w Polsce. To jedyny park, który możemy nam powiedzieć, to jest taka więcej praca na mięśniach, ale uruchomienie parowozu. A ile trwa uruchomienie parowozu, żebyśmy chcieli go rozpalić i uruchomić? Jeden dzień? Może. Prawie dzień trwa. To jest właśnie. Właśnie, na przykład jest lato, prawda? 30 stopni plus. Przewozimy mleko z Hamówki do Krakowa, czy do Zakopanego. I co się dzieje? Parowozu, prawda? Wjeżdża parowóz, więc to jest nasz parowóz tutaj ze Skansenu. Spielberg był tutaj osobiście i wypożyczał, właśnie wybierał sobie te wagony wydlęce i do tego właśnie lokomotyw. Ona! Mleko! 10 stopni! Mleka! Mleko!